No, a ostatnie zawodnik, który dzisiaj punktował, to właśnie rok czwarty, który takim rzutem, weźmy te punkty sobie, zdobył. Rok trzeci, ten dziwny bohater dzisiejszy, mimo dwóch upadków, 29. miejsce, bez punktów, pies Paszka, no i ten właśnie nieszczęsny Anders Jakobsen. Tak to wygląda. Oto klasyfikacja po tym konkursie, gdzie oczywiście Rumoren utrzymuje bezpieczną przewagę. Na drugim miejscu pozostaje rok 21, trzeci jest Klemens Murańka, czwarty Witalij Kalinczenko, potem rok 16 na miejscu piątym, który dzisiaj notuje przyzwoity występ, szósty Łukasz Szutkowski, potem Janusior, rok 15 Janne Happonen i dziesiątkę zamyka Krzysztof Miętus. Do czołówki zbliża się Noriaki Kasai, który dzisiejszym występem awansował na 11 miejsce i jest blisko powrotu do czołowej dziesiątki. Tu za nim jest rok trzeci, 13 jest Kenshiro Ito, Leitner 15 dzięki dzisiejszemu występowi, Hanawelt tu spadł na miejsce 18, a do czołowej czwartki awansował Jacques Mogel, który teraz jest na 24 miejscu ex aequo z też awansującym Patrykiem Gąsienicą, który dzięki zwycięstwu jest teraz w przed ćwiartce. Z tej ćwiartki wyparty został m.in. Timon Pascal Kachofer. Jeśli chodzi o Niemców, tutaj rozbita grupa, Hanawalt 18, a potem Schmidt się tu wdrapał troszkę na miejsca teraz 38 przed Stefana Laje, ale przegrywa i z Andreasem Bankiem i z Piusem Paszkę w tym momencie. Ale Schmidt powoli jakby się odbudowywał. Jakobsen tylko 52, Fanemel 37. No Jakobsen na pewno miał tutaj sporo szansę na więcej. Gdyby dzisiaj wygrał zawody, awansowałby w okolice miejsca Fanemela, czyli w okolice miejsca właśnie takiego 35, 6 w tej granicy. Byłby troszkę lepszy od Fanemela w tej klasyfikacji. Na końcu stawki ruszył się bez zmian, bo ci zawodnicy dzisiaj nie awansowali nawet do zawodów w większości przypadków. A Zębiszek dzięki dzisiejszym punktom zbliżył się trochę do Stefana Laje na dystans 16 punktów, ale to wciąż jest oczywiście niska lokata, bo tylko 41. A trzeba myśleć o czołowej dziesiątce, bo tylko ci zawodnicy będą premiowani. Następne zawody to oczywiście rewanżowa próba na tym obiekcie. Na pewno szczególnie Jakobsen musi na to mieć szczególną uwagę. Tak to wygląda, proszę Państwa, bo na pewno Jakobsen, Arkadiusz Ojko to ci zawodnicy, którzy dzisiaj stracili najwięcej. Przynajmniej takie można mieć wrażenie, że oni dzisiaj mogą być na bazie tutaj podrażnieni tym występem dzisiejszym. A jak będzie, kto weźmie ten rewanż, przekonamy się już jutro. Do zobaczenia.